Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nowy program z moim udziałem. Będzie to kronika poselska, informacje bieżące, comiesięczne z pracy poselskiej zarówno w Sejmie, jak i w okręgu wyborczym. Styczeń 2018 roku obfitował wiele wydarzeń. W szczególności były to spotkania opłatkowe samorządowców, różnego rodzaju stowarzyszeń, przedstawiciele różnych zawodów, w tym również spotkania opłatkowe prawników, ale także z udziałem ministra rodziny spotkanie opłatkowe w Korytnikach, gdzie uczestniczyli przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej. I na tym spotkaniu padły ważne postulaty środowiska, które zajmuje się sprawami dzieci niepełnosprawnych. Postulaty, które w najbliższym czasie na pewno będą już sformalizowane w postaci ustaw. Mam na myśli sprawy związane na przykład z mieszkaniami ochronnymi dla osób niepełnosprawnych. Ta ustawa już jest po pierwszym czytaniu, ale również ze sprawami dotyczącymi świadczeń rodzinnych dla osób dorosłych, niepełnosprawnych i opiekunów, którzy wykonują wielokrotnie całodobową opiekę i za to nie otrzymują żadnych świadczeń rodzinnych od państwa, a większość posłów uważa, że te świadczenia powinny jednak być wypłacone takim osobom. Oczywiście skala tutaj wysokości, jak również zakres podmiotowy jest do ustalenia, bo musimy również, Szanowni Państwo, zmienić przepisy dotyczące orzekania o niepełnosprawności. W miesiącu styczniu były procedowane dwie bardzo ważne ustawy dotyczące naszej polityki historycznej, długo oczekiwane, które były procedowane przez ponad 2 lata w Sejmie. Jeden to projekt rządowy, drugi projekt posłów ugrupowania Kukiz 15. Dotyczył on przede wszystkim ochrony dobrego imienia państwa polskiego i narodu polskiego, jeżeli chodzi o sprawy związane z Holokaustem w czasie II wojny światowej, a mianowicie przede wszystkim chodziło o używanie tego określenia polskie obozy śmierci przez media zagraniczne. Do tej pory nie było skutecznej działalności, która by zapobiegała nadużywaniu tego sformułowania. Wprawdzie jeden proces cywilny ze stacją niemiecką ZDF wygrał były więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, ale to za mało. Zostały stworzone po prostu mechanizmy prawne. Mianowicie taki pozew będzie mógł wnosić Instytut Pamięci Narodowej lub organizacja pozarządowa, stowarzyszenie, które w swoim statucie jako podstawową działalność będzie mieć zamieszczone takie uprawnienie. O rejestracji takiego stowarzyszenia oczywiście będzie decydował sąd rejestrowy. Powtarzam, że to dotyczy ochrony dobrego imienia państwa i narodu polskiego. Byłem sprawozdawcą tej ustawy w imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ta ustawa wywołała taką burzę dyplomatyczną w Izraelu i
po części również w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach także. Naszym zdaniem to wynika po prostu z niezrozumienia i z istoty również tych przepisów karnych, jakie zostały wprowadzone. Owszem, jest kara pozbawienia wolności do 3 lat za usiłowanie narodowi polskiemu i państwu polskiemu przypisania odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za Holokaust. To jest bardzo, bardzo istotne, że jeszcze raz to powtarzam, że to dotyczy narodu i państwa polskiego, a nie określonego obywatela. Jest tam wyłączenie tej odpowiedzialności, że jeżeli to jest związane z działalnością artystyczną lub działalnością naukową. Czyli praktycznie obejmuje taką działalność publicystyczną, gdzie tych naruszeń było w ostatnich latach bardzo dużo ze strony różnych mediów zachodnich. Ta kara do 3 lat pozbawienia wolności to znaczy po pierwsze to, że w takich przypadkach, jak ktoś był niekarany, to może również być orzeczone warunkowe umorzenie postępowania. Ten przepis zawiera również określenie, że w przypadku winy nieumyślnej, czyli w przypadku niedbalstwa bądź lekkomyślności sprawcy takiego czynu, jest tylko kara ograniczenia wolności lub grzywny. No i to wyłączenie w ogóle odpowiedzialności, o którym już mówiłem, czyli działalność artystyczna lub działalność naukowa. Jako Polacy jesteśmy dumni z własnej historii i powinniśmy zrobić wszystko, żeby ze strony zachodnich mediów nie było takiego przekłamania, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust. To nie Polacy wywołali II wojnę światową. Byliśmy narodem, który najbardziej był poszkodowany i również państwem, którego obywatele najbardziej byli poszkodowani, bo przypomnę, że ponad 6 milionów ofiar II wojny światowej, czyli najwięcej, to byli obywatele państwa polskiego. Blisko 3 miliony byli to obywatele pochodzenia żydowskiego, ale w żadnym innym kraju, tylko w Polsce, za pomoc Żydom, naszym współbraciom przez wiele lat w historii Rzeczpospolitej, groziła kara śmierci. Jeśli chodzi o obywateli innych państw, to nie miało miejsca. To nawet żadnych kar tam nie było za pomoc, jeśli chodzi o Francję, Holandię, inne kraje, które również zostały zajęte przez Niemcy. Proszę również taką okoliczność tutaj chcę ją podkreślić, że obywatele Francji w bardzo dużym stopniu kolaborowali z Niemcami, z okupantami, no a przede wszystkim rządy tych krajów, rządy takich krajów jak Francja, jak Włochy, gdzie w ogóle był sojusz pomiędzy Niemcami i Włochami, pakt zawarty między Mussolinim a Hitlerem, jak również nawet te kraje, które no bez walki oddawały swoje terytoria, czy przynajmniej części, jak Austria, Czechosłowacja, czy te kraje, w których rządy były faszystowskie, jak Węgry, Bułgaria, Rumunia, były w całkiem innej sytuacji. Stamtąd obywateli pochodzenia żydowskiego za przyzwoleniem tych władz Niemcy wywozili do obozów koncentracyjnych na ziemiach polskich. To jest zupełnie inna sytuacja.
Jeśli teraz wiat waszem jest ponad 6 tysięcy sprawiedliwych, czyli tych drzewek zasadzonych obywateli polskich, a ponad 5 tysięcy obywateli Holandii, to te dysproporcje można określić, to nie są tej samej jakości, ponieważ w Holandii za pomoc Żydom nie groziła kara śmierci i ta pomoc też była taka, powiedzmy, unikalna. A przecież nasze władze podziemne, to one powołały organizację pomocy Żydom, Żegotę. To nie kto inny, tylko Armia Krajowa to zrobiła. Armia Krajowa pomogła również w tym, że pierwsze powstanie w getcie żydowskim było w Warszawie. Pamiętamy, to był 19 kwietnia 1943 roku, jak ono wybuchło, czyli po blisko już no, 4 latach okupacji hitlerowskiej. I dzięki takim działaniom naszego ówczesnego państwa podziemnego również nasi emisariusze, przykład Jana Karskiego, informowali, co rzeczywiście się w Polsce dzieje w stosunku do Żydów, jaka jest skala ich ludobójstwa, wszystkich aliantów, więc nie było reakcji. I teraz po tylu latach, po 1989 roku, kiedy nastąpiły te zaniedbania w obronie dobrego imienia Polski, dobrego imienia Polaków, naszych przodków, naszych rodziców, naszych dziadków, najwyższy czas, żeby o to dobre imię zadbać i musimy zrobić wszystko, żeby ten przekaz i medialny, i edukacyjny dotarł również do obywateli państw zachodnich, naszych sojuszników, członków Unii Europejskiej. Ten projekt rządowy, o którym dopiero co powiedziałem, został połączony na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z podobną tematyką, to jest projektem ugrupowania Kukiz 15 dotyczącym penalizacji banderyzmu. Uznaliśmy, że obie te kwestie mają wiele przesłanek wspólnych, i dobrze będzie, jeśli to wszystko się ukaże w jednej ustawie. I oczywiście również jest penalizacja tych osób, którzy będą propagować banderyzm w naszym kraju, ale nie tylko, bo te przepisy mogą być również egzekwowane w krajach Unii Europejskiej, gdzie mamy po prostu większe możliwości natury prawnej jako członkowie Unii Europejskiej, ale są też możliwe, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące pomocy prawnej między Polską a Ukrainą, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że to będzie bardzo trudne, mając na uwadze dotychczasowe stanowisko rządu i reakcję rządu ukraińskiego na tą ustawę oraz stanowisko pana prezydenta Ukrainy. Niemniej te przepisy też najwyższy czas, żeby weszły w życie, gdyż przez okres zaniechania po 1989 roku, gdy takich przepisów nie było i gdy czekaliśmy no, całe lata na uchwałę Sejmu o ludobójstwie na Wołyniu, co oczywiście było 20 kilka lat spóźnione, więc te zaległości odrabiamy. Uważamy, że pojednanie z Ukraińcami możemy budować tylko na prawdzie historycznej, budować na tym, jak wspólnie powinniśmy, uważam, powołać na szczeblu rządowym komisję historyczną, która by te wszystkie fakty sprawdziła. Niestety
No, jak dotąd dobrej woli nie ma ze strony ukraińskiej, o czym świadczy stanowisko i parlamentu, i ukraińskiego IPN-u. Obie te ustawy połączone zostały już przeprocedowane przez Sejm, Senat. Pan prezydent je podpisał, z tym, że również poddał je tak zwanej kontroli następczej, czyli złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny zajmie stanowisko w stosunku do tych przepisów, zwłaszcza przede wszystkim karnych, czy one są zgodne z naszą konstytucją. Znowelizowaliśmy jeszcze dwie ustawy. One są ważne dla wszystkich osób pokrzywdzonych przez system komunistyczny. To jest nowelizacja ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń zapadłych w stosunku do osób, które walczyły o niepodległy byt państwa polskiego. I druga ustawa o opozycji antykomunistycznej i uprawnieniach osób represjonowanych. W pierwszej ustawie wprowadziliśmy nowe przepisy dotyczące dzieci represjonowanych osób, w stosunku do których zapadały wyroki w sądach PRL-u, a bywało tak, że były karane kobiety ciężarne lub kobiety, które w warunkach odbywania kary więzienia rodziły dzieci. Później te dzieci miały określone problemy, jeśli chodzi o nawet akty urodzenia, również sprawy związane z późniejszą ich edukacją. Czasem były pozbawione możliwości, co najmniej przez kilkanaście miesięcy, albo nawet i lat, opieki innych osób, bo te postępowania trwały bardzo długo i te osoby uzyskały obecnie możliwość domagania się od państwa zadośćuczynienia i odszkodowania, jeżeli wykażą, że były właśnie urodzone w tych więzieniach. Dla kobiet, no szczególnie najbardziej ciężkim, w Fordonie koło Bydgoszczy. Według naszych informacji takich osób było 340 urodzonych w więzieniach PRL-owskich, których matki wcześniej były karane tymi orzeczeniami. Często oczywiście były karane za jakieś sprawy karne, wyimaginowane, gdzie dowody zostały spreparowane, a to były działaczki na przykład ugrupowania Wolność i Niezawisłość. I druga nowelizacja to dotyczy też takiego uprawnienia dla osób, które uzyskają status osoby represjonowanej, a takie zaświadczenia wydają pracownicy Urzędu Kombatantów i osób represjonowanych i wówczas jest możliwość dla takiej osoby z takim statusem również otrzymania zadośćuczynienia i odszkodowania. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Kroniki Sejmowej w przyszłym miesiącu. Do widzenia.